Serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiaj jest sobota, 14 marzec. Jak widać, młodziaczki sobie siedzą po szczepieniu tydzień. O, tak mam zrobione, że zawsze stoi klatka otwarta. Do niej posypię parę ziaren konopi. One się wchodzą, uczą jeść do tej klatki. Później je naganiam. Także ja młodych nie łapię, tylko wpędzam do korytarza i do otwartej klatki. Same wchodzą. To jest tak, że nie muszę łapać 50 czy 60 młodych, nie wiem ile czasu. Tylko moment, 2-3 minuty i mam złapane. Minęło tydzień od szczepienia. Jak widać, młodziaczki super wyglądają. Nie są jeszcze zaciemniane. I tak szybko nie będą. Wypuścimy je na wolierę. Stare już oblatujemy, także wolierę tylko przesunąłem dla młodziaków, żeby się nauczyły. Chodźcie! Tak, żeby się nauczyły wychodzić. O, jak widać, super młodziaczki. Na razie, tak jak wspomniałem, już się fajnie zaczynają przepierzać, ale ja ich zaciemniał na razie nie będę. Zacznę je zaciemniać dopiero jak sobie zrzucą drugą lotkę, bo wtedy one dojadą, jak je zacznę zaciemniać, do 5-6 lotki i się wstrzymają i nie mam problemu na jesień, żeby je później dobrze wypierzyć. A teraz taką metodę sobie przyjmę w tym roku, także tą wolierę ściągnę. O, jaki piękny szpak ciemny, jak typowy Pitbull 777. Także tą wolierę sobie ściągnę 1 kwietnia i młode już normalnie zaczną latać wkoło domu. I w tym roku będę robił tak, że jak robiłem to w 2007 roku pierwszy raz, wtedy zajęłem 8 przodownika w Polsce na młode. To były moje takie uczenia się pierwsze z zaciemnianiem. To było chyba 11 miejsce w Polsce. I miałem tych młodziaków 30, 35 albo 38. Ale tak samo będę robił w tym roku. Czyli wolierę tą ściągnę 1 kwietnia. Gołębie zaczną latać. Po miesiącu oblatania już, jak go rzeczywiście będą, zrzucą drugą piórkę, to ja zacznę zaciemniać. I wtedy będę je woził od połowy maja z moimi wdowami na trening. Raz w tygodniu te młode będą robiły trening 40 km. Bo wdowy wożę 2 razy w tygodniu. Staram się wieźć w środę i w piątek. W środę na około 80 km je trenuję, a w piątek na 40. Także młode będą zabierane w piątek. Tak kiedyś tak samo robiłem i było naprawdę super. A co do tego z tym zaciemnianiem, no to właśnie wiele ludzi ma później problem z zaciemnianiem, z tym, że mówią, że czy te gołębie się nadają na loty jako roczne, czy się nie nadają. Ja nie mam takiego problemu, powiem wam. W tym roku tak złączyłem gołębie trochę wcześniej rozpłodowe, bo 26 grudnia wychowałem tutaj te młodziaki, a tak zawsze łączyłem gołębie w lutym. Także następne młode, co tutaj dojdą, to już będą właśnie z takich łączeń. Jak widać, młode po szczepieniu już są tydzień, super wyglądają. Ja będę robił tutaj z tym zaciemnieniem, bo mi się nie chce tam 2 razy dziennie. Także ja przychodzę do gołębnika wieczorem, jak będzie ciemno, gdzieś koło godziny 21-22. Wtedy spuszczam żaluzję na dół. I to mam tyle dobrze, że jak zaciemniam, kiedyś tak robiłem, że zaciemniam o 16, 8 godzin dzień, ale to młode nie siedziały na siodełkach, siedziały po ziemi. A teraz uczę je już raz dziennie o 16. Gołębie jedzą do pełna.
różnymi dodatkami. Na przykład co ja młodym podaję do wody, to poniedziałek, wtorek tą herbatę z ziołową, którą pokazywałem. Później w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek daję im propolis z kitu pszczelego, o którym też nakręcę film. Myślę, że to jest jeden z najlepszych środków. Naturalny antybiotyk, jaki się tylko znajduje i jeszcze działa na wirusy, który przeważnie żaden antybiotyk nie działa. W piątek podaję gołębiom parę kropli amolu do wody, a w sobotę i w niedzielę daję im SDT na satiazot, żeby się dobrze regeneracja nerek i wątroby była, bo wtedy dobrze pióra zrzucają. No i tak jak wspomniałem, przychodzę o godzinie, karmię je raz dziennie o 16 do syta. Karmię je BK, rozpłodowa ekstra z mrowcy i do tego dosypuję konopi. Jak coś daję na dodatek, to połowę karmy. Zjadają, za chwilę dosypuję czystej. Napiją się spokojnie. Wpędzam je, zasuwam drzwi i sobie czekają, aż się zrobi noc. W nocy przychodzę, zaciemniam i gołębie są rozwidniane o godzinie 12 lub o 13. To zależy. I tak postępuję z młodymi. I tak będę postępował w tym roku z tymi 30. Kolejne gołębie, które tutaj dołożę później, to już będą zaciemniane od razu. I tamtych gołębi nie będę woził, tylko z tamtymi będę normalnie postępował. Tym założę tipesy, żeby wiedzieć, które. Wieczorem sobie zawsze przyjdę, złapię je do klateczki i na trening pojadą. Ale też mam drugi gołębnik tam u siebie na swoją drużynę. Tamtych młodych w ogóle nie będę zaciemniał, tamte młode zawsze idą naturalnie. Teraz pójdziemy, koledzy, zrobimy oblot, wypuścimy samiczki, bo już gołębie zaczęliśmy trenować. 7 rano, dzisiaj trochę zimno, 8. Trochę zimno, ale ładna pogoda jest, także wypuścimy zaraz samice. Niech sobie polatają, pokażemy jak chodzą, jak to robimy wszystko po kolei. Tutaj u mnie gołębie, samice startują przez tą wolierę. Czyli tak, wchodzimy do środeczka. Zaraz im wszystko pootwieramy. Chłopaki czekają, samice później tutaj wlecą sobie, także tylko się zobaczą. To jest takie podjaranie ich i będą przepędzone z boku. Idziemy otworzyć samice. No i dziewczyny już czekają na otwarcie. Dalej! I idą. A reszta, która się ociąga. Jakaś nam się tutaj wlazła. Jak widać, samice zasuwają. Nie wiem, czy będzie je widać. Bardzo wysoki pułap. I tak muszą latać. Sygnałem dla nich jest tutaj ten wlocik, czyli opuszczam płytę na dół. Jak jest czarna, to samice cały czas latają. Podnoszę do góry, jest znak żółty, one widzą z daleka. Gwizdek i wszystkie, jak widać, chodzą już po 45 minut. Odchodzą od domu, super latają. Wiadomo, że teraz jest trochę problemy z jaszczębiem, także też je gania, ale jeszcze go nie było widać. Później mamy też pistolet taki specjalny na rakietnicę. I jak w razie atakuje, to strzelamy. Mamy też taki sygnał. Jak się podobało, koledzy, łapka w górę i suba. Pozdrawiam.